No hejka, tak na szybko pokażę Wam, na czym to wszystko tak naprawdę polega. Tutaj może zrobię to na przykładzie Forex Testera, tak, żeby to zobrazować mniej więcej, jak tutaj funkcjonuje ten kapitał. No i tak przykładowo, ja już tu sobie wykonałem trochę transakcji, ale depozyt startowy był $500, tak. Tutaj mam, pokażę Wam, jakie mam ustawienia. Już wejdziemy sobie. To jest para euro USD. Zobaczymy na właściwości, tak. I tu macie, tu są te moje ustawienia, tak. Wielkość lota, opłata za spread. Mam tu ustalony 10 punktów, czyli cały czas tutaj jest spread 1 pips. Bez względu na to, jaka jest cena. Chociaż wiadomo, że na rynku raz jest ten spread zerowy, raz jest do jednego pipsa na etku w zasadzie nigdy nie dochodzi. No może być tam w jakichś wyjątkowych sytuacjach tam 2 pipsy. Najwięcej chyba widziałem 4 pipsy, ale to było zaraz po północy. Tak to więcej nigdy nie widziałem takiego spreadu. Tu macie dźwignia, tak, 1 do 500. Także no tutaj też sobie, przepraszam, wklepałem prowizję, tak, 3,50 dla otwieranych i zamykanych transakcji, także mamy takie, tak jakby symulację tego, co jest w IC Markets, tak. Ja sobie z tego wyjdę i teraz zobaczymy, jak to, jak będzie ta strategia działa. Aha, jeszcze tak, tutaj mamy stocha, tak, tu mamy tego stocha, to jest stoch 10,55 i on tutaj działa tylko i wyłącznie jako generator sygnałów. W ogóle nie ma znaczenia, czy tu byłby, nie wiem, kogo to o poranku by mi piał, czy nie wiem, ktoś mi włączał i wyłączał światło, czy cokolwiek, nie ma to znaczenia. Po prostu, jeżeli się mamy tutaj strefę wyprzedania, strefę wykupienia, jak się tam przetną mi linie, no to wtedy otwieram transakcję, tak? Jak mi się przetnie na górze, to otwieram sell, jak mi się przetnie na dole, to otwieram buy. Proste, w ogóle nie ma nawet nad czym się zastanawiać. Natomiast tutaj sobie ustawiłem coś takiego jak siatkę taką, bo akurat w Forex Testerze nie ma możliwości, żeby sobie tak jakby to wszystko fajnie skonfigurować. I ta siatka jest, już Wam pokażę, ona jest ustawiona, tak co 1000 punktów, czyli to będzie co 100 pipsów, tak, czyli od tego tutaj, od tej linii, zaraz zobaczycie, od tej linii do tej linii jest 100 pipsów. I na tych właśnie co 100 pipsów będę otwierał transakcję. No i zobaczycie, jak to działa zaraz, dobra? My sobie zaraz to odpalimy. Ja może sobie... Aha, tutaj jest 15 minut, ramy czasowe 15 minut. Ja tu będę miał przewijanie świeczki też co jedną świeczkę, tak? Żeby nam to zbyt dużo czasu nie zajęło. Ja sobie może puszczę ten test, tak? Ok, widzimy, tu nam się przecięło, tak? A może ja sobie przewinę tak, żeby nie było, że ja, nie wiem, ściemniam albo coś. To przewinę do jakiegoś miejsca, nie wiem, dalej. Tak, przelecimy sobie trochę, dobra. Przelecieliśmy sobie trochę, tak? I teraz znajdziemy sobie jakiś sygnał. Przykładowo, o, tu mamy sygnał na buy, tak? Ja sobie już skonfigurowałem wcześniej moje zlecenia. Zaraz Wam pokażę te zlecenia. Gdzie są tu zlecenia? Nie, to nie było tu. Zaraz, momencik. Narzędzia. Gdzie ja to zrobiłem? Już zapomniałem chyba. Wiecie co? Nie będę Wam nie będę zabierał czasu, ale opcje. O, w opcjach, widzicie? Tu mam, skonfigurowałem sobie zlecenia, tak? Że żadnego tam stop lossa, żadnego tam TP na razie. Będę starał się zamykać na przykład transakcje ręcznie gdzieś około, jeżeli będzie około $5. Po odliczeniu oczywiście kosztów transakcji i tak dalej. Mamy start, jeden lot, później mam jeden mikrolot, dwa mikroloty, cztery mikroloty, 8 mikrolotów, czyli mamy tutaj klucz martingałowy, jakby to powiedzieć, razy dwa, tak? Czyli jest, czyli podwaja mi wolumen transakcji, tak? Co każdą transakcję podwaja mi wolumen transakcji. No dobra, to teraz sobie przejdźmy do tego. Mamy sygnał kupna, tak? To ja sobie zaraz zrobię, ja sobie kupię. Widzicie? Zaczynamy od jednego mikrolota, tak? Czyli kupiłem, jak mówiłem, żadnego stop lossa, ani żadnego TP tu nie stosuję. Chociaż dobrze byłoby zastosować taki sztywny zawsze TP, ale na kapitale, ale to już w przypadku budowy robota, na przykład, że można byłoby sobie wpisać $5, $10, $15, jakiś tam ubrać.
jakiś tam sobie wybrać. No i teraz zobaczymy, jak ta cena nam się będzie poruszała, tak? Powiedzmy, czy idzie w naszym kierunku. Jeżeli idzie w naszym kierunku, to będzie fajnie, to sobie zamkniemy, ale mi zależy, żeby szła w przeciwnym kierunku, widzicie? I fajnie, ona idzie w przeciwnym kierunku. Tutaj widzimy, już pojawia się jakaś strata. Ja sobie może to troszeczkę roz... OK, żeby tak, żeby to było widoczne. A niestety zawróciła, tak, i być może jeszcze zarobimy. Tu już mamy 2 dolary. Idziemy dalej. No widzimy, że jest w konsolidacji, tak. Słuchajcie, tutaj tylko wyzwoliliśmy transakcję, później już nas nie interesuje stok, tak. Patrzymy tylko tak naprawdę tutaj, jak ona idzie. Idzie, idzie i patrzymy na kapitał, jak pracuje kapitał. O, spada. Także jak dojdzie do tej linii tutaj, tak, czyli to zrobi stratę na 100 pipsów, to otworzę kolejną transakcję na buy, tak? Czyli ja nie muszę czekać, słuchajcie, aż mi cena wróci tutaj do tego. Nie, ja tu otworzę na buy. I zaraz zobaczycie, co, jeżeli ona tam dojdzie oczywiście, bo nie wiem. Zaraz zobaczymy. Nie bardzo chcę. No i nic z tego nam nie wyszło, nie doszła. Czyli cały czas jesteśmy w jakimś tam range'u 100 pipsowym. O, widzicie, ja sobie cofnę to może. Doszła nam, zobaczcie. Tutaj nam doszła, tak, mam tutaj minus 10, ja sobie tutaj otworzę kolejną transakcję. I teraz zobaczcie, że kolejna już jest, to jest druga transakcja, już jest z podwojonym wolumenem, tak. I otwieram. I zobaczcie, ja tutaj nie czekam, aż cena wróci do tego poziomu. Zaczynam już grę od tego poziomu. Ten poziom już mnie nie interesuje. Tak? I później obserwuję, jak pracuje kapitał. I zobaczcie, co cena robi. Cena idzie trochę do góry. Zobaczcie, jak się ta strata zmienia. I będziemy patrzeć, jak to się... Widzicie? Zobaczcie. Interesuje mnie teraz to wszystko właśnie od tej transakcji. I zobaczymy, co się stanie. Spada znowu, tak? Czyli mamy trend spadkowy, tak? Zobaczymy, czy tutaj dojdzie, czy nie dojdzie. No, na razie nie dochodzi, tak? Zobaczymy, co się będzie działo dalej. No, widzicie, tutaj idzie już do góry. Zobaczcie, widzicie? Suma zysków i strat z tej pierwszej transakcji i z drugiej transakcji mamy już na plus 1,19, tak? Jak będzie... Zobaczymy, czy będzie plus 3 i tak jak mówiliśmy... O, spadło, tak? Czyli ja zobaczę, że tam było 5. Widzicie, gdybyśmy mieli tutaj w tym momencie, powiedzmy, target 5 dolarów, tak jak wtedy wspominałem, tak, to już tutaj byśmy zamykali te transakcje, ale powiedzmy, że mamy, że nie mamy tego targetu 5 dolarów, spróbujemy jeszcze raz, zobaczymy, co się będzie działo dalej, tak. Niech to sobie, powiedzmy, naturalnie w jakiś sposób zarobi. Widzicie, nie schodzi dalej, nawet nie chce zejść te 100 pipsów. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja będę to przewijał. O, widzicie, znowu cena podskoczyła, tak? I teraz w tym momencie znowu bym w tym momencie ile mamy? 0,59. To za mało, żeby jeszcze zamykać. To musi być co najmniej, tak? Co najmniej musi być na 5. Mamy 2,99, tak? 2,96, tak, 7,28, tak, i tu już mogę zamykać, tak, już te transakcje, także to mnie interesuje. I słuchajcie, i zobaczcie, i tak gramy właśnie cały czas w ten sam sposób. Ja już sobie tu wykonałem już takich transakcji, tak, 20, i słuchajcie, i one są zyskowne pozycje, mamy 12, pozycji ze stratą jest 8, z tym, że te stratne pozycje, no wiadomo, że jeżeli cena zejdzie niżej, tak, i otwieram tutaj, jeżeli ona podejdzie trochę wyżej, to suma zysków i strat tej stratnej i tej zyskownej wychodzi mi na plus. To stąd są te stratne transakcje, czyli te 0,01, tak, jednym mikrolotem. Natomiast zarabiają na przykład tymi dwoma mikrolotami, lub jeżeli cena zejdzie głębiej,
to nawet tymi 4 mikrolotami. I właśnie o to chodzi w tej strategii. Cały czas w ten sposób można generować zyski. A zatem trzymajcie się, cześć.